No i zaczyna mi spacerek po sukiennicach, to są w Krakowie, Kraków, jak zwykle, nie można być w Krakowie i nie uturwalić jakiś tam spacerek. Tutaj mamy pełno ludzi, pogoda udana, cieplutko jest. A tutaj mamy pomnik Mickiewicza. Mam nadzieję, że widać, bo ja tam w tym słońcu to nie widzę nic. Ale widać chyba. chyba widać. No. No. No tak. Pięknie. Pięknie. I co? To jest dopiero początek wiosny, nie? Bo to któregoś tam marca 21 zaczyna się wiosna. A tu panowie jeżdżą tutaj, pilnują. No i tu jest ten pomnik Mickiewicza. Tam są jakieś flagi, czy nie? Bo niektóre jakieś tam grupy etniczne tutaj tam zawsze robią jakiś ten. O, widać, ktoś tam już z tymi flagami jakimiś tam dziwnymi się rusza. Ale no. No, w ogóle nie powinno się wpuszczać za tym. No. Także tu dzieciaki Adamowi Mickiewiczowi naród. No i ten, no. Ten człowiek to jeszcze jakimś tam. Już się szykują na okupację. Tak, to się szykuje. O, jakaś tam dziewczyna stoi. I ten. Ale póki mi pozwalamy na takie rzeczy. No. To jest ta sama pani, która tam prowadziła ten orszak, nie? Wcześniej. Biały orszak. To samochód stoi tutaj. Policja stoi, nic, nie ten. Właśnie mają jakieś pozwolenie specjalne, nie? O, tu jest akcent krakowski jakiś konkretny. Przepraszam. O. No słuchajcie, jest tyle ludzi tutaj, a to policja kogoś tam legitymuje. Nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego, ale może. A, Polska Polaków nie, co? Zobaczymy. Tak jest. Prawa ludzkie są prawa człowieka i nikt to nie zmieni nigdy. Przynajmniej za mojego życia ja nie chcę, żeby ktokolwiek zmieniał. Prawa suwerena. Proszę codziennie tak konstytucję. Jest. Mogę panu pokazać. Ale wierzę pani, nie musi. Mało tego, noszę wyroki. Tak jest. Wszystko. Witam.
A pan ma jakieś zadania prorosyjskie dzisiaj tutaj? Jakie prorosyjskie? Dlaczego prorosyjskie? No bo przecież pan odwiedza ambasadę bardzo często rosyjską. A ja zawsze, zawsze jestem, we wszystkich ambasadach jestem zaproszony. A był pan na grobie Albina Siwaka w tym miesiącu? Cały czas. Co piątego na grobie Albina Siwaka jestem. No to bardzo fajnie. A teraz tak. A teraz pan reprezentuje interesy Kremla. A czy to Kreml, a co Kreml ma do Albina Siwaka, czy tam do mnie? No, co ma Kreml do Albina Siwaka? Tak? Siwak był zwolennikiem opcji. Nie, Albin Siwak to był jeden jedyny z tej opcji, która tam rządziła wtedy, który walczył o naród, był skrajnym antysemitą. Antysemitą? Jakim antysemitą? Co to znaczy antysemitą? Antysemita to ktoś, kto nienawidzi Żydów. Nie, proszę pana, Żydzi nie są semitami. A, Żydzi nie są semitami. Oczywiście, judaizm to jest religia, ale proszę tak pana, jeżeli pan nie zna historii, nie zna podstaw, to niech pan nie gada głupoty. Ale ja naprawdę jeszcze ciekawe, co pan tu robi? Żydzi nie są semitami, proszę ciebie, proszę pana, dlatego, że oni są judaistami, to oni przyjęli. Większość Żydów to są Chazarzy. To jest naród chazarski, który przyjął judaizm. I pan myśli, że już z chwilą przyjęcia judaizmu już stali się semitami? Semitami są Palestyńczycy, którzy są chrześcijanami, muzułmanami i Żydami. I to są ci, są semici. Natomiast pytanie jest, jakie tutaj działania macie jako narodowcy dzisiaj? Ale to pan mnie nie pyta, bo to jest prywatne pytanie. Jak pan może? Jak pan może odważyć się pytać mnie, co ja tu robię? A co pan tu robi? Myślałem, że pan jest tutaj jako A co pan tu robi? Uczestniczyłem w demonstracji. To ja wspierałem właśnie te hasła, które państwo tutaj. Tak, oczywiście. Pan, my jesteśmy proukraińscy, a pan jest proukraiński. Ale co to ma do rzeczy? My mówimy o hasłach odzyskania Polski, o hasłach, że tam nie jesteśmy pachołkami, no ani PiSu. Pan chce odzyskać ani Polskę, PiSu, żeby ją oddać Rosji, więc to jest znaczące. Jakiej Rosji? Co pan głupoty jakieś opowiada? Co Rosja ma do tego? Ja wiem, co ma. Co Rosja ma do tego? To pan już cisnął sobie do głowy jakieś tam głupoty i pan tu już... Oni oddadzą Ukraińcom. A wy oddajecie Ukraińcom? Już oddaliście Ukraińcom i Żydom. Oddaliście ten. Ja jestem semitą, proszę pana, i nikt nie może mi powiedzieć, że ja jestem przyjaźnię się z antysemitami. Nie, pan się przyjaźni z Asadem. Oczywiście z Asadem. Oczywiście z Asadem. Gdyby nie prezydent Asad, który walczy już od 12 lat dokładnie przeciwko tym całej chałocie, to i Polska by w tej chwili była Polinem, tak jak pan chce. Ale to panu daleko do tego, żeby Polin tutaj był. To jest Polska, a nie Polin. To jest Polska, a nie Polin. Oczywiście, jesteśmy Europejczykami, a nie ideologią PiSu. Ja z panią się zgadzam. Ale wy nie macie szacunku nawet do samego siebie. Tak, z Bogiem, oczywiście, że z Bogiem. Patrzcie, jakie tam. A do Moskwy, tak, to pojadę, tak. Jak pani chce jechać, to zabiorę panią ze sobą. Właśnie nie wiem po co. Do kościoła już tam zostań. Do kościoła. No, jakaś dyskusja taka już. Nie, to takie... Putin. Takie wściekłe macice. Wściekłe macice. Nie zaznały w życiu miłości ani mężczyzny, więc tak. Dlatego tak się wyżywali. Tak jak tam babcia Kasia, czy tak, tam jakieś. No, dokładnie. No i tyle. W życiu nie przeżyła ani jednego dnia w miłości. Rzymskokatolicki Kościół Świętego Wojciecha. O, i jest ta. Widzisz, ja Orszak. Do policjanta mówię, że jest problem, a policjant do mnie, że on nie widzi problemu. No to jak już tą policję wymienią na obcojęzyczną, to wtedy zobaczymy, czy też powiedzą, że nie ma problemu. No tak. Musimy to przejść. Czyli tak, przejdziemy przez to. Dobra, już. Udało nam się. A ten samochód to cały czas tutaj
jeździ po całym tym placu. Proszę ja was. No i tutaj mamy taką bardzo przyjemną atmosferę. Tu jest pasaż 13. Myślałem, że jakaś Basia tutaj, ale... A tu jest Wieżynek, najstarsza restauracja w Krakowie. Aha. A no tak. Albo jedna z najstarszych, nie? Nie, jedna z pierwszych. Tak, jedna z pierwszych tutaj. A my podążamy w kierunku Wawelu. W kierunku Wawelu. Możesz wchodzić dopiero na plac, a my opuszczamy plac i chyba skończymy tą transmisję na dzisiaj. Z przygodami przeszliśmy przez ten, także do usłyszenia, do zobaczenia na Wawelu. Właśnie, na Wawelu, tak? Na Wawelu, dobra, na Wawelu.